bo dalej stali Nikodem Wierzbicki, który także miał swoje do udowodnienia, Aleksander Olejniczak i pozostała grupa głodnych sukcesów kierowców Picanto. Jak zwykle po starcie niezwykle istotne dojście do pierwszego zakrętu, dobrze ustawiona Węgierka Adrienne Vogel, no ale została zamknięta zdecydowanie przez Lukasa Kajla, który potężnie ją w tym zakręcie uderzył. Sędziowie potraktowali to jako incydent wyścigowy, a Vogel niewiele brakowało, by